W najbardziej szare dni, gdy miasto było pokryte grubą warstwą chmur, podświetlane znaki głoszące krikę świeciły dodatkowym blaskiem. Widoczne z central parku wydawały się niczym latarnia na szarym niebie. Ta nazwa reprezentowała coś więcej niż tylko nazwisko. Było godłem najlepiej prosperującej rodziny w regionie. Mercedes Kripper, założycielka i właścicielka firmy inwestycyjnej, była matriarchinią rodu. Pod jej wpływowym przywództwem firma rozszerzyła swój zasięg w przemyśle naftowym, rosnąc z każdym rokiem. W wieku 75 lat Mercedes dowodziła swoim imperium z samej góry. Jej przestronne biuro zajmowało najwyższe piętro najbardziej imponującego budynku w mieście. Podczas przerwy na lunch Mercedes miała zwyczaj stać przed ogromnym panoramicznym oknem w swoim biurze. Spędzała długie minuty obserwując miejski krajobraz. Takie kreślące wzory na niebie, ludzi kurczących się w miarę oddalania, zamieniających się w maleńkie sylwetki i pojazdy połykane przez wieczne korki. To nieustanny taniec, pomyślała, czując, jak jej serce bije w osobliwym rytmie. Dzięki swojej kolosalnej fortunie Mercedes miała swobodę zdobywania wszystkiego, czego zapragnęła i mogła podróżować po świecie bez żadnych przeszkód. Jednak tego dnia poczuła dziwny ucisk w klatce piersiowej, melancholię, która pozostawiła ją niespokojną. Odwracając wzrok od widowiska na zewnątrz, Mercedes znalazła wyblakłą fotografię, spoczywającą na jej biurku. Portret przedstawiał twarze jej ukochanego męża, Pascala, i ich cennych dzieci, Helen, Chakę i Justina. Ich zastygłe w czasie uśmiechy wywołały u Mercedes jeszcze większy dyskomfort, Ponieważ dawno nie widziała ich uśmiechających się z prawdziwą radością. Czasy były lepsze, mruknęła Mercedes, wpatrując się w obraz. W głębi duszy wiedziała, że pieniądze i władza nie mogą kupić szczęścia, które kiedyś promieniowało od jej bliskich. Ogarnięte nostalgią i samotnością serce Mercedes przepełniała tęsknota. Trzymała wyblakłą fotografię. Jakby była ostatnim śladem prawdziwej miłości. Jej przepełnione łzami i smutkiem oczy utkwiły w wizerunku Pascala. Pascal, mój ukochany, spójrz na imperium, które zbudowaliśmy powiedziała Mercedes. Jej miękki głos brzmiał prawie jak szept, gdy czule obejmowała fotografię. Jesteśmy kimś więcej niż milionerami jesteśmy królami we własnej fortecy. Ale ciebie już tu nie ma. Ze smutnym westchnieniem spojrzała na luksusowe biuro, które ją otaczało, szklane ściany, które izolowały ją od świata, biurka wypełnione nowoczesnymi komputerami i pracowników, którzy pracowali w ciszy, wykonując przydzielone im zadania. Jak do tego doszło, Pascal? Zapytała Mercedes. Jej słowa wypełniły ciszę panującą w biurze. Wszystkie te pieniądze, cała ta władza, a jednak nic z tego nie może dać mi szansy na ponowne zobaczenie cię, nawet na chwilę. Pascal, mężczyzna, którego tak bardzo kochała, dziesięć lat temu zachorował na raka żołądka. Pomimo całego bogactwa i zasobów, jakie posiadali, był bezsilny wobec tej strasznej choroby. Jej dzieci, Helen, Hugh i Justin, również mieszkały w tym samym mieście. Cieszyli się dużymi sumami pieniędzy, które otrzymywali za zaangażowanie w rodzinny biznes, ale wydawało się, że zapomnieli o kobiecie, która dała im życie. Nie przejmowali się matką, jej zdrowiem ani sprawami. Rzadko ją odwiedzali, a rozmowy telefoniczne prawie nie istniały. Wszystko, co robią, to rozkoszowanie się tym, co mają. Zapomnieli skąd pochodzą, kto pomógł im się tam dostać, mruknęła Mercedes do obrazu Pascala, a jej słowa zabarwione były głębokim bólem. Pomimo bogactwa i władzy, Mercedes była samotną kobietą. Jej jedynym towarzystwem były wspomnienia szczęśliwych dni, które nigdy nie powrócą. Był czas, kiedy Mercedes, z sercem pełnym nadziei i zręcznymi rękami, spędziła cały ranek przygotowując ucztę na rodzinny obiad. Skrupulatnie zorganizowała każdy szczegół od wyboru świeżych składników po aranżację eleganckiego stołu. Wszystko w oczekiwaniu na zgromadzenie dzieci wokół stołu w rzadkiej okazji do jedności. Ale gdy zbliżał się czas kolacji, zadzwonił jej telefon. To były jej dzieci: Helen, Hugh i Justin. Mówili zgodnie, pośpiesznymi głosami przekazując przeprosiny i żal. Mamo, przepraszam, ale mieliśmy nieoczekiwany problem z podróżą służbową, powiedziała Helen, jej miękki głos zabarwiony fałszywym smutkiem. To prawda, mamo. Przepraszamy za niedogodności, dodał Huck. Jego obojętny ton wskazywał na brak skruchy. I mamy nadzieję, że rozumiesz, mamo, musimy to rozwiązać, podsumował Justin, najmłodszy, wymijającym tonem. Mercedes, słuchając tego wszystkiego, milczała. Po drugiej stronie linii odłożyła słuchawkę z westchnieniem rozczarowania. Jej oczy obserwowały bogato udekorowany stół i nietkniętą ucztę. Po raz kolejny mnie zawiedli, mruknęła do siebie, ból przebijający się przez każde słowo. Niestety, nie był to pierwszy raz, kiedy jej dzieci złamały obietnicę. Nierzadko robili plany, a potem odwoływali je w ostatniej chwili, zawsze z przekonującą wymówką gotową za każdym razem. Część Mercedes ma złamane serce. Ciągłe przeprosiny ze strony jej dzieci głęboko ją raniły, pozostawiając ją coraz bardziej samotną. W swoim złotym świecie Mercedes tęskniła za prawdziwymi przeprosinami, prostą demonstracją skruchy ze strony swoich dzieci. Ale to nigdy nie nadeszło. Podobnie jak nigdy nie nadeszła długo oczekiwana wizyta lub troskliwy telefon. Zignorowana i pozostawiona na uboczu, ból samotności zaczął jeszcze bardziej ciążyć jej na sercu. Decydując się poszukać ulgi, Mercedes wybrała dzień, aby wyjść i zatracić się w przyziemnej rutynie zakupów. Chciała poczuć świeże powietrze, odwrócić myśli, tymczasowo zdystansować się od rozległych, samotnych korytarzy swojej szklanej fortecy. Gdy szła w stronę wyjścia z budynku, jej uwagę przykuł młody mężczyzna. Stał na środku korytarza, wpatrując się w obraz, który dominował na centralnej ścianie. Dzieło przedstawiało idylliczną scenę: spokojne jezioro odbijające niebo, solidną drewnianą chatę otoczoną kwiatami we wszystkich kolorach zaproszenie do spokoju. Zaintrygowana Mercedes zbliżyła się do nieznajomego przenosząc wzrok między młodym mężczyzną a namalowanym krajobrazem. Wokół niego unosiła się aura zauroczenia, rodzaj spokoju, który zdawał się emanować z jego kontemplacji. Wydawał się tak pochłonięty, tak głęboko zaangażowany w piękno obrazu, że Mercedes nie mogła przestać się zastanawiać, o czym myśli. Mercedes podeszła do młodego mężczyzny ze spokojną ciekawością, a dźwięk jej obcasów odbijał się echem w cichym korytarzu. To piękne dzieło sztuki, nie sądzisz? skomentowała Mercedes. Przerywając ciszę korytarza, obserwowała młodego mężczyznę z zaciekawieniem, czekając na jego odpowiedź. Znasz to miejsce? zapytała, subtelnie kiwając głową w kierunku idylicznego obrazu. Tylko w snach widziałem taki uroczy dom, odparł młodzieniec z nutą nieśmiałości w głosie. Nie miał pojęcia, że kobieta przed nim to nikt inny jak Mercedes Creeper, matriarchini firmy, dla której pracował. Moje życie to niekończąca się seria ciężkiej pracy, która wystarcza na utrzymanie mnie i mojej matki, wyznał, a jego oczy nigdy nie odrywały się od obrazu. Pensja, którą tu zarabiam, ledwo pokrywa nasze podstawowe potrzeby. Mercedes była zaskoczona odpowiedzą młodego mężczyzny. Pojawiła się krótka chwila irytacji, którą szybko stłumiła, zastępując ją lekkim i przyjaznym śmiechem. A ile ty tutaj zarabiasz? Zapytała, starając się zachować spokojny i neutralny głos. Pracuję jako dozorca w tej firmie od ponad sześciu lat, a moja pensja wynosi osiemset dolarów, odparł młody mężczyzna ze szczerością w głosie. Chciałbym zarabiać tysiąc, bo wierzę, że dobrze wykonuję swoją pracę. Moja matka jest chora i mimo, że ubezpieczenie firmy pokrywa nasze wydatki medyczne, trudności wciąż jest wiele. Jestem jednak wdzięczny za wszystko. Co mam? Mercedes słuchała uważnie, a każde słowo głęboko zapadało jej w serce. Kiwnęła głową ze zrozumieniem, po czym uśmiechnęła się do niego łagodnie. Dopilnuję, aby twoja pensja wzrosła do dwóch tysięcy dolarów. Jak to brzmi, zaoferowała Mercedes miękkim, ale stanowczym głosem. Zaskoczenie, które pojawiło się na twarzy młodego mężczyzny, było małym, ale cennym przypomnieniem mocy, jaką posiadała Mercedes i dobra, które wciąż mogła czynić. Młody człowiek, który przedstawił się jako Harrison, był wyraźnie zaskoczony hojną propozycją Mercedes. Mrugnął do niej, a jego oczy odzwierciedlały mieszankę zaskoczenia i sceptycyzmu. Jeśli naprawdę możesz to dla mnie zrobić, zaczął, jego głos się wahał. Będę ci dozgonnie wdzięczny. Mercedes uśmiechnęła się, zapraszając go na niezobowiązujący spacer, na co Harrison chętnie przystał. Właśnie skończył swoją zmianę i pomysł zrelaksowania się w towarzystwie tak miłej kobiety wydawał się mile widzianą odskocznią od monotonnej rutyny. Pomimo swojej roli dozorcy, Harrison był uprzejmy i dowcipny, sugerując Mercedes, aby przekąsili coś w pobliskim przytulnym bistro. Zawsze starała się utrzymywać zbilansowaną dietę. Jednak tego dnia postanowiła pozwolić sobie na małe odstępstwo od ścisłych zasad żywieniowych. Mercedes rozkoszowała się hot dogiem czymś, czego nie jadła od lat. I delektowała się napojem gazowanym, którego słodki i gazowany smak przyniósł jej nieoczekiwaną radość. To była prosta chwila, ale wypełniona zadowoleniem, którego nie czuła od dawna. Po posiłku postanowili przedłużyć popołudnie spokojnym spacerem. Rozmawiali na przypadkowe tematy, śmiejąc się i dzieląc historiami, aż ich uwagę przykuła błyszcząca wystawa salonu samochodowego. Pośród parady oszałamiających samochodów. Sportowy Mercedes Benz lśnił w świetle reflektorów. Elegancki design i błyszczący lakier zrobiły na Harrisonie takie wrażenie, że zastygł przed szybą wystawową. Pewnego dnia Harrison mruknął: Chciałbym taki mieć. Jego oczy utkwiły w samochodzie. A co byś zrobił z takim samochodem, Harrison? zapytała zaciekawiona Mercedes. Cóż, Harrison zawahał się po czym wziął głęboki oddech, zanim kontynuował. Moja matka od lat walczy z chorobą i od dawna nie widziałem radości w jej oczach. Wychowywała mnie sama, niestrudzenie pracując na moje utrzymanie. Teraz jestem jej jedyną nadzieją, jedyną radością. Wszystkie zarobione pieniądze inwestuję w jej leki i suplementy, mając nadzieję, że daje jej to więcej czasu. Ale lekarze powiedzieli mi ostatnio, że został jej tylko miesiąc życia. Harrison przerwał, przełykając ciężko, zanim kontynuował. Zanim odejdzie, obiecałem sobie, że zafunduję jej przejażdżkę luksusowym samochodem, by poczuła się wyjątkowo, a potem zabiorę ją do salonu piękności, by mogła uczesać się na specjalną kolację. Chcę tylko, żeby poczuła się ważna, kochana, nawet jeśli tylko przez krótką chwilę. Gdy Mercedes słuchała relacji Harrisona, poczuła, że w gardle zaciska jej się supeł, a w kącikach oczu pojawiają się łzy. Miłość młodego mężczyzny do matki, tak namacalna i szczera, uderzyła ją głęboko. Nigdy nie doświadczyła takiego okazywania uczuć ze strony własnych dzieci, wiesz, Harrison. Zaczęła wycierać uparte łzy, które groziły ucieczką. Właśnie zamówiłam jeden z tych samochodów dla właściciela firmy. Co opowiesz na jazdę próbną ze mną? Zaskoczenie na twarzy Harrisona było oczywiste, ale szybko zastąpiła je namacalna ekscytacja, która rozświetliła jego oczy. Ledwo zdążył przetworzyć ofertę zanim entuzjastycznie się zgodził. Razem kupili luksusowy samochód, a Mercedes, w przypływie hojności, poinstruował Harrisona, by zadzwonił do swojej matki. Zabierzmy twoją matkę nad jezioro z tego obrazu, powiedziała. Determinacja złagodziła jej głos. Niech to będzie dla niej niezapomniany wieczór. Harrison ledwo mógł powstrzymać kipiące w nim emocje, gdy zabierał matkę do najbliższego salonu piękności. Podekscytowanie w jego klatce piersiowej było niemal namacalne i nie mógł się doczekać, by zobaczyć radość na twarzy matki. Po odświeżającej transformacji wyruszyli w niezapomnianą podróż z Mercedes. Przybywając nad jezioro położone u podnóża majestatycznej góry, trio zachwycało się niemal mistycznym krajobrazem, który rozciągał się przed nimi. Spokojna woda jeziora odzwierciedlała pogodne piękno gór, tworząc naprawdę spektakularne miejsce. Siedzieli oczarowani pięknem, gdy słońce zaczęło opadać, malując niebo żywymi kolorami. Wow, jest tak pięknie, mruknęła mama Harrisona, gdy delektowali się gorącą czekoladą i oglądali spektakularny zachód słońca. Harrison, obserwując promienny wyraz twarzy matki, w końcu westchnął z ulgą. To była najszczęśliwsza twarz, jaką widział u swojej matki od dłuższego czasu. Wdzięczność, jaką czuł do Mercedes była ogromna, jakby Bóg zesłał jej Mercedes, powiedział jego głos przepełniała wdzięczność. Nie wiem, jak ci za to zenkować. Czuję się, jakby sam Bóg nam cię zesłał. Następnego dnia Harrison był wyraźnie nieobecny w pracy. Do Mercedes dotarła wiadomość, że matka młodego mężczyzny zmarła. Jej serce bolało z powodu chłopca, który w tak krótkim czasie wyrzeźbił miejsce w jej życiu z taką samą determinacją i stanowczością, jaka zawsze ją charakteryzowała. Mercedes przejęła kontrolę nad sytuacją, zajmując się wszystkimi wydatkami związanymi z pogrzebem. Stała się obecna dla Harrisona, zapewniając mu ramię do wypłakania się i ucho do słuchania, pomagając mu poradzić sobie z burzą żalu, której doświadczał. Aby pomóc mu się wyleczyć, Mercedes zasugerowała wycieczkę poza miasto do rozległego kanionu znanego na całym świecie z imponujących rozmiarów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Harrison, wiem, że słowa to teraz za mało, ale natura potrafi ukoić duszę. Jedźmy do kanionu. Może tam odnajdziesz spokój. Po dotarciu na miejsce. Harrison, przytłoczony przypływem emocji, wydał z siebie gardłowy krzyk, uwalniając cały smutek nagromadzony po stracie matki. Następnie zalał się cichymi łzami, z których każda kropla była przepełniona bólem i tęsknotą. Mercedes objęła go matczynym uściskiem, pocieszając jak własne dzieci. Kiedy płakali razem, Mercedes zaczęła dzielić się własnymi historiami o stracie. Wiesz, Harrison, ja też byłam tam, gdzie ty. Kiedy straciłam męża, myślałam, że nie przeżyję tego bólu. A moje własne dzieci, którym poświęciłam moją młodość, moją miłość, moje wsparcie i moją fortunę, wydają się już o mnie nie dbać ujawniła, że w rzeczywistości była właścicielką wszystkich nieruchomości i firm zajmujących się pnączami. Ale wiesz, cieszę się, że zostaliśmy przyjaciółmi Harrison, bo po raz pierwszy od lat czuję się szczęśliwa, a nie samotna i opuszczona. W tym momencie dwie samotne dusze połączyły się jeszcze bardziej, obiecując wspierać się nawzajem w trudnych czasach. Harrison, choć wciąż pogrążony w żałobie, zasugerował, że to ciężka praca jego matki nauczyła go doceniać wszystko, co ma. Być może gdybyś stworzyła podobne warunki swoim dzieciom, Mercedes, nauczyłyby się traktować cię z większym szacunkiem i wdzięcznością. W obliczu tej propozycji w oczach Mercedes rozbłysło światło, jakby nowy pomysł nabierał kształtów. Z tajemniczym uśmiechem zaczęła odsłaniać zaskakująco wspaniały plan. W tym momencie głębokiej refleksji w umyśle Mercedes zaiskrzył pomysł, niczym podmów wiatru szeleszczący liśćmi drzewa, wudząc przebiegły i wspaniały plan. Bez wahania skontaktowała się z administratorami swoich firm, przedstawiając sprytny plan. Menedżerowie zostali poinstruowani, aby subtelnie rozpowszechniać plotki, że firma jest na skraju bankructwa. Historia sugerowała, że pensje zostaną drastycznie obniżone. A wszelkie pozostałe zyski zostaną przeznaczone na spłatę zaległych długów. Gdy nastał świt następnego ranka, dzieci Mercedes, rozpalone oburzeniem i obawą przed utratą swojego wystawnego życia, jako pierwsze rzuciły się w kierunku biura firmy. Oczekiwały, że zastaną Mercedes w jej biurze, gotową osobiście wysłuchać ich niezadowolenia. Zamiast tego zostali powitani przez wierną asystentkę Mercedes która wręczyła im osobisty list napisany przez nią. List zawierał zaproszenie na rodzinną kolację, określając czas, w którym Mercedes spodziewała się ich zobaczyć. Harrison, dozorca, miał za zadanie powitać przybyłych gości. Gdy niezadowolone dzieci Mercedes weszły do pokoju, zauważyły jej nieobecność. Szum niezadowolonych pomruków zaczął wypełniać przestrzeń w momencie, gdy napięcie miało osiągnąć swój szczyt. Mercedes pojawiła się. Promienna w swojej najlepszej sukni, ruszyła z gracją i determinacją w stronę stołu. Pozdrawiając wszystkich ciepłym uśmiechem, zasygnalizowała personelowi, aby zaczął podawać jedzenie. Jej dzieci nie wydawały się jednak mieć apetytu. Ich blade twarze i zatroskane miny wyraźnie wskazywały, że są bardziej zaniepokojone perspektywą potencjalnego końca ich luksusowego i łatwego życia. Ich oczy rzucały pogardliwe spojrzenia w kierunku Harrisona, dozorcy, który teraz dzielił z nimi ten sam stół, z ciepłym i przyjaznym uśmiechem na twarzy, Mercedes zainicjowała rozmowę. — Jestem naprawdę zachwykona widząc was wszystkich tutaj dzisiejszego wieczoru. — Pozwolę sobie przedstawić Harrisona. Gestem wskazała na woźnego. — Jest nie tylko moim przyjacielem, ale stał się również moim zaufanym asystentem. Biorąc głęboki oddech i patrząc w oczy każdemu ze swoich dzieci, kontynuowała: Uważam, że ważne jest, aby wyjaśnić, że nie ma absolutnie nic złego w firmie. Przepraszam, jeśli wywołałam jakikolwiek niepokój. Moim jedynym pragnieniem było zebranie was wszystkich tutaj, i w tym celu musiałam być trochę kreatywna. Huk, najstarszy z dzieci, miał natychmiastową i wybuchową reakcję. Mamo, czy ty naprawdę zaaranżowałaś tę całą farsę tylko po to, żeby nas tu ściągnąć? Kompletnie ci odbiło, wykrzyknął, a jego oczy błyszczały z irytacji. Helen natomiast potrząsnęła głową, wyraźnie zirytowana. Prowadzimy rozmowy wideo dość często. Mamo, naprawdę nie rozumiem, dlaczego zrobiłaś takie zamieszanie. Robisz górę skretowiska, powiedziała, przewracając oczami. Tymczasem Justin, zawsze pragmatyczny, nie ukrywał swojego niezadowolenia. Mamo, to co zrobiłaś jest po prostu absurdalne. Marnujesz nasz czas, mruknął, krzyżując ręce na piersi. Podnosząc rękę, Mercedes gestem nakazała dzieciom milczenie, a jej głos był stanowczy i niezachwiany. Posłuchaj mnie teraz, rozkazała podniesionym i zdecydowanym tonem, który uciszył szmery przy stole. Wzięła głęboki oddech, spojrzała na każde z nich i kontynuowała od tego dnia żadne z was nie będzie traktowane w mojej firmie w sposób uprzywilejowany. Będziecie pracować tak jak wszyscy inni w zespole, na tych samych warunkach, bez przywilejów. Jej oczy przesuwały się od twarzy do twarzy, upewniając się, że każdy z nich rozumie powagę jej słów. Do tej pory nie robiliście nic ważniejszego niż zespół, który dzień w dzień pracuje dla dobra firmy. Żyliście pod płaszczykiem przywilejów, ale czas to zmienić. Upewniając się, że jej przesłanie zostało przyswojone, Mercedes wstała, opierając dłonie na stole i zakończyła. Tylko wtedy, gdy nauczycie się doceniać wszystko, co macie, gdy zrozumiecie wartość ciężkiej pracy, pozwolę wam wrócić na wasze poprzednie stanowiska. Do tego czasu każdy z was będzie na tym samym poziomie, co pozostali pracownicy. Dzieci Mercedes, niezadowolone i oszołomione nagłą decyzją matki, nie miały innego wyboru, jak tylko postępować zgodnie z jej instrukcjami. Opuściły wielką rezydencję ze spuszczonymi głowami i twarzami sterne, zrezygnowane, by stawić czoła rzeczywistości, która wcześniej była im nieznana. Tak więc przez następne dwa lata stali się częścią siły roboczej firmy, jak każdy inny pracownik. Pracowali sumiennie. Doświadczając na własnej skórze codziennego wysiłku, odpowiedzialności i zaangażowania, czyli fundamentów bogactwa, którym tak bardzo się cieszyli. W tym okresie nastąpiła namacalna zmiana w sposobie, w jaki traktowali Mercedes. Nie postrzegali jej już jako nieskończonego dostawcy luksusów i wygód, ale raczej jako kochającą i szanowaną matkę, którą zawsze była. Tą, która w pocie czoła i z determinacją zbudowała imperium, którym się cieszyli. Zaczęli patrzeć na nią z podziwem, uznając jej wartość i wyrażając miłość i szacunek, których wcześniej zaniedbywali. Jednak czas jest nieubłagany. Wkrótce potężna i ukochana Mercedes odeszła, pozostawiając po sobie dziedzictwo wytrwałości, miłości i bezcennych lekcji życia dla swoich odmienionych dzieci. Harrison, który postrzegał Mercedes jako matkę, został mianowany nowym liderem firmy na mocy testamentu matriarki. Przed smutnym pożegnaniem Mercedes zadbała o Harrisona, poświęcając się zapewnieniu, że poczuje się doceniony i uznany za cały wysiłek i poświęcenie które zawsze okazywał. Chcę, żebyś wiedział, Harrison, że twoje poświęcenie i ciężka praca zawsze były warte zachodu. Jesteś prawowitym spadkobiercą tego dziedzictwa, potwierdziła raz z pełnym miłości i wdzięczności spojrzeniem. Strata Mercedes głęboko wstrząsnęła jej dziećmi. Żal po stracie matki przeplatał się z żalem, że nie docenili jej obecności, gdy jeszcze żyła. Zderzyli się z surową rzeczywistością swoich wcześniejszych zaniedbań i niezmierzoną wartością lekcji, którą im zostawiła. Strata matriarchini doprowadziła do głębokiej refleksji i ponownej oceny ich wartości i priorytetów życiowych. Dzieci Mercedes, teraz bardziej świadome i wdzięczne, zaczęły spotykać się ze swoimi rodzinami w miejscu ostatniego spoczynku ukochanej Mercedes Krike. W każdy weekend. Wspólnie składali hołd kobiecie, która nauczyła ich, nawet pod jej nieobecność, prawdziwego znaczenia rodziny, szacunku i wdzięczności. A ty, co byś zrobił na miejscu Mercedes? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, aby poznać więcej fascynujących historii z życia.